Witam w autorskim podcaście i newsletterze Na Celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie państwo w podcaście, a dwa razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Wyższa Szkoła Bankowa. Dzisiaj na celowniku ponownie dr Stanisław Niewiński. Witam serdecznie. Witaj, Arturze, dzień dobry państwu. Przypomnę tylko o dr Niewiński, koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Opolu. Reprezentuje także magazyn Układ Sił, Kolegium Nobilium Opolienze oraz Uniwersytet Opolski. Stanisław jest naszym gościem już po raz piąty i tutaj szczególne ukłony także mu się należą. Również z okazji tego, że zostałem nominowany do tytułu podcastera roku i muszę podkreślić, że zwłaszcza ci goście, którzy u mnie występują częściej, mają największy wkład w tym wszystkim. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście każdemu i razem, i z osobna. Wielkie, wielkie dzięki. No ja, Arturze, że tak powiem, mam nadzieję, że jestem u ciebie nie po raz ostatni. Nawet nie podnoszę w ogóle tej rozmowy, to, a, a tego Jeszcze wątku. <noise> Dziękuję i zapraszam oczywiście, bo myślę, że będzie o czym kontynuować. Ostatni raz słyszeliśmy się i rozmawialiśmy w pewien sposób dawno, aczkolwiek jestem trochę zaskoczony, bo myślałem, że to krócej temu było. Minął kwartał. Dość sporo. W Nawet ponad. Chyba ostatni raz. Tak, zdaje się, że emisja była 28 października, tak przynajmniej sobie wynotowałem. I przez ten kwartał, audycja, nasza, nasze nagranie miało miejsce po zjeździe Komunistycznej Partii Chin. Minął kwartał, na świecie dzieje się naprawdę sporo. No i chciałem zapytać, co z tych wszystkich przemyśleń, bo to właściwie to był jakby drugi. Taki odcinek cyklu związanego właśnie ze zjazdem Komunistycznej Partii Chin, ten był akurat tym po. No i teraz pytanie, co tak naprawdę, jak patrzysz na tą sytuację, jak patrzysz na to, co przez ten kwartał się wydarzyło, co według Ciebie potwierdza, jakby pewne założenia, pewne prognozy, a co być może w pewien sposób Cię zaskoczyło, co jest w takim przysłowiowym inaczej? No tutaj, jeśli mówimy o Chinach, i tych wydarzeniach, które miały miejsce od października zeszłego roku, no to myślę, że można powiedzieć, był to okres w Chinach bardzo intensywny. Intensywny, tak naprawdę, z kilku powodów. No, pierwszą i chyba taką najbardziej istotną kwestią, którą warto tutaj poruszyć, jest zagadnienie pandemii w Chinach. Tak? No już w momencie, gdy 20. zjazd Komunistycznej Partii Chin miał miejsce, to ilość tych zakażeń no była dosyć znaczna. Władze i lokalne, i centralne wprowadzały pewne obostrzenia. No i jak myślę, i ty Arturze pamiętasz, i słuchacze twojego podcastu, na początku listopada mieliśmy w związku z tymi restrykcjami covidowymi no fale protestów społecznych w Chinach. Miały one miejsce w szeregu miast. I powiedzmy sam fakt tych protestów, on nie był może jakiś dziwny, ponieważ no i gdy były wcześniejsze fale pandemiczne, Chińczykom zdarzało się wychodzić na ulicę, ale te protesty były, no były dosyć liczne i co jest dość zaskakujące, tam pojawiały się również hasła o charakterze, o charakterze politycznym, wymierzone w postać przewodniczącego Xi Jinpinga, w rządy komunistycznej partii Chin, no to było coś bardzo nieprzyjemnego dla, dla partii komunistycznej, na tyle nieprzyjemnego, że w przeciągu kolejnych tygodni doszło w Chinach do luzowania tych, tego ustawodawstwa antypandemicznego bardzo mocnego luzowania, o czym warto pamiętać. Można powiedzieć, że Chiny w ciągu tych kilku miesięcy przeszły od takiej bardzo restrykcyjnej polityki antykowidowej. No, w kierunku, chyba nie przechad, nie, 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 nie dokonam tutaj jakiegoś, jakich, nie, nie powiem czegoś, co jest przesadą, ale w kierunku no, mocnego liberalizowania tych przepisów. Ale chcesz powiedzieć, że w pewien sposób Chiny uległy, czy właściwie rząd uległ w jakiś sposób swojemu społeczeństwu? No, bo raczej. To jest bardzo dobre pytanie i chciałbym ten wątek, wątek pociągnąć, ponieważ tutaj można się spotkać z wieloma, tak naprawdę, komentarzami. Powiedziałbym w ten sposób: z pewnością władze chińskie liczyły się z tym, że przede wszystkim z powodów gospodarczych trzeba będzie tą politykę pandemiczną poluzować, ale zrobiono to w sposób bardzo szybki i no, moim zdaniem nie da się tego inaczej wytłumaczyć niż w ten sposób. Że jest to reakcja na protesty społeczne. Ponieważ musimy pamiętać, gdy spojrzymy trochę bardziej holistycznie na całą politykę antypandemiczną Chin, to tutaj władze miały jedną bardzo poważną zagwostkę. Co będzie dla nich bardziej niebezpieczne? Czy będzie tutaj duża liczba zgonów? Czy też będzie to spowolnienie gospodarcze? I przez, większość, przez większą, większy okres tej pandemii odpowiadały na to w ten sposób, że o ile społeczeństwo może nam wybaczyć spowolnienie gospodarcze, wzrost bezrobocia, to w sytuacji, w której będzie dużo zakorzeń i pojawią się zgony, to może spowodować jakąś gwałtowną reakcję ze strony społeczeństwa. To była, myślę, Wydaje mi się, że to były przemyślenia chińskiego kierownictwa przez większość pandemii COVID-19. Ale ostatni rok, chyba doprowadził do jakiejś, do jakiejś zmiany spojrzenia na ten problem. Władze zaczęły tutaj zwracać uwagę na to, że rosnące spowolnienie gospodarcze, wzrost bezrobocia, szczególnie wśród ludzi młodych, tam pomiędzy 18 a 24 rokiem życia. Myśmy to. Komentowali u ciebie, że to jest kilkanaście procent bezrobotnych w tej grupie wiekowej, że to może być jakiś narastający problem, który może długofalowo doprowadzić do wybuchu społecznego. Także z pewnością, jak wielu analityków wskazuje, pewne plany tutaj otwarcia gospodarki były już dłużej, ale z pewnością te protesty społeczne nie pozostały, nie, 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 nie pozostały bez pewnej reakcji władzy. Muszę ten wątek trochę pociągnąć, bo. Zestawiam pewne myśli i wspomnienia, że tak się wyrażę. Rozmawiałem kiedyś z Chińczykami. Pytałem też tak naprawdę, jak się u nich żyje, jakie mają problemy. No, zwłaszcza mówili o tym wątku związanym z mieszkaniami, o tym zdaje się tak, wspominaliśmy. Tutaj ten wątek związany znowu z bezrobociem młodych, to tak znowu bardziej taki obraz, bym powiedział, hiszpański mi się przedstawia. I dwa, jakby takie wątki, o które chciałbym Cię zapytać. Pierwszy. Czy tak naprawdę ustępstwa władz nie będą też powodować, że to społeczeństwo chętnie będzie przeciwko nim występować? No, umówmy się, Chińczycy w ogóle są narodem bardzo pragmatycznym, zwłaszcza ci, którzy mają władzę. A drugie takie pytanie, w którą stronę te chińskie wewnętrzne problemy mogą pójść? Odpowiadając na Twoje pierwsze pytanie, jak najbardziej jest taka możliwość, że gdy społeczeństwo zobaczyło, że jedna fala protestów Wymogła pewne zmiany na władzy, mogą chcieć po te narzędzia sięgać w przyszłości. Nie jest to niemożliwe. No, niemniej jednak no, mamy do czynienia z sytuacją, jaką mamy. Władze, myślę, że można odpowiedzieć w ten sposób, że w jakimś tam stopniu ustąpiły temu, temu społeczeństwu, które wyszło na ulicę na początku listopada. Natomiast odpowiadając na Twoje drugie pytanie, no to też jest. To też jest pytanie generalnie o ogólną sytuację Chin pod koniec 2022 roku i na początku roku 2023. No właśnie, powinniśmy składać życzenia. Rok królika, tak? Co to zmienia? Jak najbardziej, zawsze warto, warto składać, składać życzenia. Natomiast ta sytuacja gospodarcza Chin no, trudno jest tak naprawdę w pełni ocenić. Czy mamy tutaj do czynienia ze szklanką, która jest do połowy pusta, czy jest do połowy pełna? Chiny zakończyły pod względem wzrostu gospodarczego rok 2022, 2022 z wzrostem na poziomie 3%. No to jest, to jest ciekawa sytuacja, bo tak, to jest, to, są, to jest wynik zdecydowanie gorszy od tego, jakie były plany władz. KPH planowała, że ta gospodarka urośnie 5,5%. No. To nie zostało zrealizowane, nie mogło zostać zrealizowane z prostego powodu. Lockdowny spowodowane pandemią COVID-19, przede wszystkim ten lockdown szanghajski, o którym dosyć dużo sobie, sobie mówiliśmy, ale z drugiej strony ten wynik jest lepszy od pewnych analiz międzynarodowych. Tam się pojawiały, że to będzie 2, 2, coś, więc te 3% z tego powodu to nie jest też wynik najgorszy. Pytanie oczywiście, co będzie dalej? Co tutaj spotka Chiny w roku 2023? Wciąż tutaj tę sytuację analizujemy. Zdecydowano się no zdecydowa w ogromnym stopniu poluzować tą politykę pandemiczną. Gospodarka chińska zaczęła się otwierać, no ale też było to związane z tym, że lawinowo wzrosła liczba zachorowań, też liczba zgonów. No tutaj warto się do tego odnieść. Oficjalnie na COVID-19 zmarło w Chinach 60 tysięcy ludzi. To są dane oficjalne. No i zdaniem zdecydowanej większości tutaj lekarzy, specjalistów od zagadnień medycznych, to jest liczba zaniżona. Na pewno tych zgonów było więcej. No i to jest właśnie pyta py pytanie: jak ten COVID, puszczony już, można powiedzieć, na żywioł, będzie wpływał na sytuację gospodarczą. No ale. Wiele wskazuje na to, że chyba szczyt tych zachorowań Chiny mają już za sobą i że ta sytuacja chociaż nie znamy, mówię w pełni ilości zgonów, jakoś tam zaczęła się stabilizować, te gospodarcze prognozy na rok 2023 są zdecydowanie lepsze, a czy się spełnią? No zobaczymy. Kolejnym takim wątkiem, o którym w sumie powinniśmy powiedzieć, analizując sytuację Chin, no to oczywiście są ich relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Jednak, jakby takim łącznikiem między tym wszystkim, i zanim przejdziemy właściwie do samych Stanów Zjednoczonych, to chciałbym zapytać też w aspekcie również tych relacji i problemów wewnętrznych o kwestię Tajwanu. Czy coś tutaj też się w pewien sposób zmienia? Czy chińskie społeczeństwo jest pewnego rodzaju monolitem, patrząc na, na, na te kwestie? Czy popiera swoje władze? Czy jednak też być może. Zauważenie możliwości wywierania wpływu jednak na władzę i nazwijmy to pewnego sukcesu, jakkolwiek to słowo nie pasuje tutaj oczywiście do końca, to czy to niesie dla Chin oczywiście pewnego rodzaju zagrożenie, czy raczej chińskich elit, a dla świata być może jakąś szansę? Czy tutaj ten Tajwan jako sytuacja typowo wewnętrzna kontynentalnych Chin coś tak naprawdę zmienia? No, pytam typowo o. O te kwestie wewnętrzne na razie, zanim przejdziemy do Stanów Zjednoczonych. No, mówiąc o polityce Chin wobec Tajwanu i spojrzenia społeczeństwa chińskiego na ten problem, no to tak naprawdę natrafiamy na, na kwestię, o którym już sobie tutaj u ciebie trochę rozmawialiśmy. No, przede wszystkim trudno jest odnieść się do jakichkolwiek badań statystycznych dotyczących społeczeństwa chińskiego. No bo mamy tutaj do czynienia z krajem, z krajem autorytarnym i tak naprawdę, jak jest spojrzenie opinii publicznej w tym kraju na wszelkie tak naprawdę kwestie związane z polityką, no jest to zagadnienie, na które trudno jest odpowiedzieć. No niemniej, jeżeli, nie, niemniej jednak, ja nie lubię swoich rozmówców zostawiać bez udzielonej odpowiedzi na dany temat, więc spróbuję to pociągnąć. Niewątpliwie społeczeństwo chińskie. Jest, że tak powiem, w jakiejś mierze nacjonalistyczne. To znaczy, dużej części obywateli HRL, przede wszystkim prawda narodowości Han, zależy na tym, aby państwo, w którym żyją, było silne. Tak. I kwestia Tajwanu, jakiegoś ponownego włączenia tej wyspy w orbitę wpływów Pekinu, no jest takim zagadnieniem, który niewątpliwie by to państwo wzmocnił. I należy w związku z tym myślę spodziewać się tego, że no plany ponownego, ewentualnego prawda, zjednoczenia Tajwanu z kontynentem? No jest to zagadnienie, które jest jakoś tam prawda, popierane przez przynajmniej dużą część obywateli HRL Narodowości Han, bo mniejszości narodowe to jest zupełnie, zupełnie inna sprawa. Ale w jakim stopniu i powiedzmy, no, na ile ci mieszkańcy są w stanie ponosić ewentualne, prawda, bolączki związane z planami zajęcia wyspy, szczególnie w kontekście, prawda, militarnym, no to na to pytanie nie umiem Ci odpowiedzieć. Aż bardzo często jest tak, że, no to widzimy chociażby na przykładzie, prawda, Federacji Rosyjskiej i Rosjan, że oni tak, popierają wojnę, wojnę z Ukrainą, ale już niekoniecznie chcą na nią iść, prawda? Dokładnie, rozumiem. A idąc już w stronę Stanów Zjednoczonych, Zastanawiam się nad postawą Xi, oczywiście już po zjeździe, po tych nazwijmy to wyborach, mhm. i tak starałem się też obserwować, jaką Chiny przybierają właśnie postawę w stosunkach międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem, oczywiście Stanów Zjednoczonych. I mam taką pewną obserwację, że wydaje mi się, przynajmniej, a tak to osobiście odebrałem, raz to była taka postawa trochę konfrontacyjna, może nie tak do końca otwarcie, ale jednak. Przekaz był odpowiedni, a jednym razem miałem wrażenie, że trochę Chiny próbują wyciągać do Stanów Zjednoczonych rękę. Tutaj oczywiście sprawa związana z Rosją, z wojną w Ukrainie, też swój niemały na pewno, jakby taki element ważności, że tak powiem, miała. No i tak, z jednej strony można by widzieć w tym wszystkim niekonsekwencje, bo zwłaszcza, że to były dość krótkie czas okresy, kiedy jakby ta postawa się zmieniała i ona taka była trochę jak sinusoida, ale jeszcze jedna ważna na pewno obserwacja, ta chińska postawa mimo wszystko nie pokrywa się w stosunku do Stanów Zjednoczonych, a w stosunku do zachodu szeroko pojmowanego bez powiedzmy w tym momencie Stanów Zjednoczonych. Tutaj można by powiedzieć, że te relacje właśnie były trochę inne, czyli do zachodu, tak na zasadzie, dobrze współpracujmy, jest fajnie. Czy właśnie ta sinusoida nie jest czymś w rodzaju taki, takiego podstępu na pewnego rodzaju podział, tak, żeby jednak ta, zwłaszcza Europa od, od Stanów Zjednoczonych, jednak została oddzielana? Nie mówię, że sama się oddzielała, ale została tym chińskim działaniem oddzielana. No bo no gdzieś ta sinusoida, jakby nie do końca mi pasowała, ale. Czuję podstęp, nie wiem czy tylko ja, nie wiem jak Ty to odbierasz. Polityka Pekinu wobec Zachodu jak najbardziej ma charakter dualistyczny. No i to wynika z jednej tak naprawdę bardzo istotnej kwestii. Stany Zjednoczone to jest dla Chin rywal, z którym one rywalizują, mają sprzeczne interesy. I myślę, że te sprzeczności będą się w przyszłości jeszcze tylko bardziej pogłębiać. Co oczywiście nie neguje faktu, że na jakimś etapie możemy mieć do czynienia z ociepleniem relacji. Natomiast stosunek Chin do Unii Europejskiej, no jest już zdecydowanie inny, ponieważ Unia Europejska, no, to jest ta część zachodu, z, którym, z którą Chiny chciałyby blisko kooperować, przede wszystkim w kontekście stosunków. Ekonomicznych i one podejmują cały szereg działań, który ma jakoś tam, prawda, podzielić te najważniejsze, prawda, państwa Europy, mam tutaj na myśli przede wszystkim, no, Niemcy i Francję, właśnie ze Stanami Zjednoczonymi. To jest pewien plan, który, można powiedzieć, starają się Chiny realizować od lat. Myśmy to. Bardzo można powiedzieć, bardzo dokładnie mogliśmy to zaobserwować wtedy, kiedy prezydentem Stanów Zjednoczonych był Donald Trump. Tak, to mieliśmy wojnę handlową, wojnę technologiczną, a jednocześnie, prawda, chińscy dyplomaci ze swoimi europejskimi odpowiednikami no, próbowali pogłębiać kooperację gospodarczą. No wtedy między innymi podpisano tą umowę o charakterze inwestycyjnym, która jednakże ostatecznie. Nie weszła w życie. Chiny próbują tą politykę realizować dalej. Przy czym no obecnie jest to, jest to już trudniejsze, ponieważ administracja demokratyczna, administracja Joe Bidena jest mniej konfrontacyjnie nastawiona wobec Unii Europejskiej. W związku z tym te działania chińskie są no dużo trudniejsze do zrealizowania. No, niemniej jednak myślę, że Chiny będą mi w przyszłości próbowały taką politykę prowadzić. Czy można przyjąć coś takiego, że Chiny starają się Stany Zjednoczone z sobą zastąpić w tych relacjach właśnie z Unią Europejską, no bo umówmy się, no Stany Zjednoczone z Unią też czasem miały i pewnego rodzaju gorsze momenty, a Chiny no pewnie wyczuwają swój interes i czy możemy taki też wniosek wyciągnąć właśnie, że, że chcą się wcisnąć w ten interes i, i, i to małżeństwo rozbić i, i, i postawić siebie na, na, na miejscu Stanów Zjednoczonych? Myślę, że chyba Chiny nie są aż w takim stopniu triumfalistyczne. Ja nie umiem sobie wyobrazić takiej sytuacji, chyba nikt nie potrafi sobie wyobrazić, w którym no, Chiny zastępowałyby państwom Europy Stany Zjednoczone. No, to jest niemożliwe tak naprawdę z szeregu przyczyn, myślę przede wszystkim kulturowych. Oczywiście Stany Zjednoczone i Unia Europejska różnią się ze sobą. No to już te naście czy 20 lat temu Robert Kagan, amerykański politolog, o tym dużo miejsca w swoich książkach poświęcił. Są tutaj oczywiście pewne różnice, no ale jednak mimo wszystko jesteśmy i będziemy, myślę, jednym kręgiem kulturowym, i chociażby z tego powodu Chiny nie mają możliwości dokonania takiej, takiej operacji. Sądzę, że nawet nawet sami Chińczycy uwzględniając oczywiście ich dumę z własnych osiągnięć i poczucie własnej wartości, no mają tego świadomość, że to jest operacja niedozrobienia. No niemniej jednak mówię, będzie w chińskiej polityce taki wektor polegający na tym, że staramy się tutaj w Unii Europejskiej jakoś te amerykańskie interesy podmywać, bo też i od czasu do czasu Chinom te działania się udawały, o czym warto pamiętać. A czy w tym wszystkim może też nie chodzi o Ukrainę? Bo jakby nie patrzeć, nie jest to małe państwo. Do odbudowania będzie wszystko. I no nie można wykluczać z naiwnością, by było do tego tak podchodzić, że Chiny też swój kawałek tortu i jak znam życie dość znaczny, będą chciały jednak zdobyć. Czy pod tym kątem gdzieś twoje przemyślenia, czy jakieś analizy też się pojawiły? No bo no, wręcz nie chce mi się wierzyć, że, że Chińczycy by sobie taką, brzydko mówiąc, okazję odpuścili, a być może właśnie taką głębszą, bardziej rzekomo przyjacielską relacją z Unią Europejską potrafiłyby na rynek wejść. Być może najpierw na początku w te obszary, w których Unia nie do końca jest samodzielna, a ostatecznie zacząć się tak naprawdę, no może i łokciami rozpychać. Jeśli mówimy o Ukrainie, tutaj prawda, kwestii odbudowy tego państwa po, po wojnie. Z pewnością Chińczycy, chińskie przedsiębiorstwa, zarówno państwowe, jak i prywatne, będą chciały w tym procesie uczestniczyć i na tym procesie zarobić. Chińska obecność ekonomiczna na Dnieprem nie pojawiła się wczoraj. Chiny są, są, na, są w Ukrainie aktywne ekonomicznie od lat. I prawdopodobnie będą chciały tą, tą swoją aktywność rozwijać. Oczywiście nie bez znaczenia jest tym wszystkim i spojrzenie samych władz ukraińskich. Tutaj warto pamiętać o tym, że ukraińskie elity dużo po Chinach się spodziewały w kontekście wojny, wojny z Rosją. Ukraińscy urzędnicy naciskali różnymi tutaj, prawda, kanałami na stronę chińską, aby jakoś tam, prawda, powściągnęła tych Rosjan. No, chyba. Albo Chińczycy tego nie zrobili, albo ich wpływ na Władimira Putina nie jest taki, taki duży, bo jak wiemy, wojna trwa nadal. No i pytanie, czy to się nie odbije długofalowo negatywnie na relacjach Kijowa i Pekinu, chociaż z drugiej strony, no wiemy to już, prawda, od czasów starożytnych, że pieniądz nie śmierdzi i w sytuacji, w której no, Ukraina będzie potrzebowała kapitału na odbudowę. No to prawdopodobnie chińskie pieniądze też chyba nie będą w stronie ukraińskiej prze, przeszkadzać. Ale zobaczymy. No, taka ciekawostka. Na wschodzie Ukrainy mieli się pojawić Koreńczycy z północy, których tam chciał, brzydko mówiąc, wrzucić Putin. Oczywiście to mm -hmm. w ogóle nie, nieporównywalna, jakby sytuacja, ale jednak pokazująca, że jest tam tego rejonu świata, też można wrzucić ludzi i oni wcale nie mieli podejmować walki zbrojnej, a właśnie zająć się tak naprawdę odbudową tego, tego rejonu. Jak w ogóle ty to odbierasz? Bo ja powiem szczerze, mam jakieś takie mieszane uczucia i nie pod kątem jakiejś sympatii oczywiście, no tylko czy Korea Północna jest akurat tym podmiotem, który faktycznie Rosji w tym przypadku może coś dać. No ja mam jakieś wątpliwości, powiem szczerze. Też spotkałem się z tą, z tą informacją, powiem w ten sposób. To Korea Północna jest to państwo dość, dość mocno też do dziś związane z Rosją, chociażby pod względem ekonomicznym. Tu też ja się spotkałem jakiś czas temu z informacją, że na przykład robotnicy północno koreańscy na, na Syberii zajmują się prawda, wycinką, wycinką lasu. No więc jak tutaj, prawda, pojawiła się jakaś możliwość zarobienia pieniędzy ze strony, prawda, Rosji, no to być może strona koreańska też postanowiła na tym, na tym skorzystać, a na ile to jest wymierna korzyść dla Rosji? No, być może nie jakaś bardzo istotna, no ale pamiętajmy, że Rosja, jej polityka zagraniczna, jej kooperacja z różnymi państwami świata ucierpiała na tym konflikcie. No, i w tej sytuacji i taki w cudzysłowie sojusznik cieszy. A powiedz mi jeszcze jeden taki wątek, w sumie mi się nasuwa w związku, no poniekąd z Chinami. Taką małą, nie chcę powiedzieć, że prowokację zrobiłem, ale, ale chciałem trochę zmusić ludzi do myślenia i w ramach okoliczności około podcastowych na YouTubie wrzuciłem bardzo krótki filmik, nie wiem czy było dane ci go obejrzeć, dotyczący tak naprawdę pewnej platformy. Sprzedażowej, która wycofała się z naszego rynku. Mówisz i... o Shopi? No, nie chciałem nazwami <laughs> operować, ale, ale filmik wrzuciłem i chodziło mi w nim o to, aby wskazać pewnego rodzaju zagrożenia i co firma tak naprawdę i dla kogo tym mogła uzyskać. Zwłaszcza, że podobne, nazwijmy to, manewry już miały miejsce w Europie wcześniej. I ja tu jakieś swoje wątpliwości miałem, dowodów oczywiście żadnych, ale poszlak trochę jak dla mnie. Za dużo. Czy tutaj Chiny też czasem w dość niekonwencjonalny sposób myślisz, że próbują, próbują działać, czy nie zastanawiałeś się nad tym? Mówisz w tym kontekście o działalności tych dużych chińskich spółek, spółek technologicznych, tak? No to one przede wszystkim myślę, że mają sporą szansę na działanie w Europie pod kątem, czy to będzie 5G, mówi się, że Chińczycy już nad szóstką, siódemką pracują i tak dalej, i tak dalej, no bo wieczną swoją szansę, a przecież nie zapominajmy o tym, że jedna z dość dużych i rozpoznawalnych marek, jeśli chodzi o sprzęt dotyczący zabezpieczenia fizycznego i monitoringu, która również jest obecna w Polsce i bym powiedział, że swoje miejsce w tym rynku już dawno zdążyła nie tylko wydrążyć, mhm. ale i, i mocno się usadowić. No okazało się, że jednak tam jakiś transfer sobie bokami leciał, i mhm. dość, spore, dość spore, delikatnie mówiąc, wątpliwości były. Nie no słuchaj, Arturze, jak najbardziej tutaj chińskie spółki technologiczne no, od lat prowadzą ekspansję na rynkach całego świata. Rynki europejskie są pod tym względem szczególnie atrakcyjne, no bo kraje Unii Europejskiej mamy tutaj do czynienia z kilkoma, kilkoma z największych gospodarek świata, więc są to rynki, o które warto, wa warto grać. Tutaj te, no nie będziemy już nazw wymieniać, ale prowadzą prawda, bardzo aktywną ekspansję. No, niemniej jednak, musimy też pamiętać, że pewna świadomość Ewentualnych zagrożeń wynikających z tej ekspansji, no też się coraz bardziej przebija, czy to do świadomości opinii publicznej, czy też świadomości elit. I dlatego tutaj, no, ja byłbym ostrożny w stawianiu takich, takich, takich tez, że przyszłość ekspansji tych, tych przedsiębiorstw jest zupełnie niezagrożona. No jak, prawda, rozmawiamy w tym, w tym momencie, no to kilka tygodni temu przecież Stany Zjednoczone wprowadziły kolejne sankcje wymierzone, prawda, w chińskie spółki technologiczne. W wielu krajach europejskich toczy się dyskusja na ten temat, na ile, prawda, poszczególne chińskie przedsiębiorstwa technologiczne, chińskie aplikacje, na ile je można, powiedzmy, dopuścić szerzej Szerzej na, na, na rynek. No, przyszłość pod tym względem będzie, będzie bardzo interesująca, i, no i wcale nie stawiałbym tezy, że ta ekspansja technologiczna Chin będzie przebiegała w sposób, który by się Pekinowi podobał. No bo przypomniała mi się jeszcze jedna historia chyba o tym nie rozmawialiśmy ostatnio, bo to potem nastąpiło aczkolwiek mogłem to z kimś poruszyć już w rozmowie. Ale jeszcze słowem wstępu, no popatrzmy nawet na samą sytuację z TikTokiem, tak? No, nie chciałem wymieniać tutaj prawda, prawda nazwy, ale jak Teraz najbardziej ja tutaj aplikacja TikTok jest bardzo często w ostatnich miesiącach omawiana, tak? I przecież kiedy to? Z dwa, z trzy tygodnie temu też w Stanach Zjednoczonych wprowadzono rozporządzenie, które skutkuje tym, że. Nie wolno używać TikToka, tutaj popraw mnie, jeśli się mylę, nie wolno używać TikToka pracownikom administracji w Stanach Zjednoczonych, bo są obawy, że ta aplikacja może szpiegować, prawda? Z tego co kojarzę dokładnie tak było. A ja chciałem wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy, bo nie pamiętam już, który rząd, czy to Holandii, czy, czy nawet w Zjednoczonym Królestwie, no, robiąc jakiś tam przegląd swoich pojazdów, okazało się, że w jakiś tam elementach w wymienionych w silnikach, zdaje się, znaleziono karty SIM. No, być może to były karty ESIM, tak? Mhm. I też się okazało, że oczywiście to wszystko znowu pochodzi z Chin. No, i no to się składa w pewien, w pewien obraz. Nie chcę powiedzieć, że jeszcze masowego działania, bo być może na razie punktowego. No, ale technologia też w pewien sposób pozwala właśnie działać masowo, a, a wyciągać wnioski już takie dość, dość precyzyjne, również wobec takich. Celi, które, które nas interesują konkretnie. No, no to idąc dalej, tak naprawdę, w tej naszej konfrontacji amerykańsko-chińskiej. Może no, się jeszcze tutaj Ci, jeśli pozwolisz, wtrącę trochę. To jest bardzo dobry, można powiedzieć, przykład tej właśnie płaszczyzny, gdzie Chiny próbują wykorzystać, można powiedzieć, potencjał. Rynku europejskiego do, do ekspansji swoich przedsiębiorstw, przede wszystkim tutaj, prawda, z tej dziedziny high-tech. No, niemniej jednak, no chociażby, jak spojrzymy na przykład technologii 5G, no to od kilku lat, można powiedzieć, władze chińskie bardzo lobbują, aby, gdy, prawda, ta sieć jest budowana w poszczególnych krajach Europy, aby tam. Dopuścić ich gigantów technologicznych, no, przede wszystkim firmę Huawei, bo ona jest pod tym względem najbardziej zaawansowana. No ale tak naprawdę no, Chiny na tym te nie odniosły dużych sukcesów. Przeważnie ten dostęp ich przedsiębiorstw do, tego, do tej bardzo ważnej dziedziny gospodarki pod kątem technologicznym jest ograniczony. Oczywiście w Europie nie masz takiej presji technologicznej na firmy chińskie, jak to jest w sytuacji amerykańskiej, bo też i stosunek krajów europejskich jest jednak dużo bardziej zniuansowany w stosunku do, do Pekinu, i większość tutaj państw, przede wszystkim Niemcy, nie chcą jakoś tak bardzo, powiedzmy, skalować tych kontaktu, tych konfliktów ekonomicznych z Pekinem. No, niemniej jednak ta, ta ekspansja w firmie Huawei w dziedzinie właśnie budowy sieci. 5G w poszczególnych krajach europejskich, no trudno powiedzieć, aby zakończyła się sukcesem. Najbardziej na tym tle chyba udało się Chińczykom, można powiedzieć, posunąć, o ile się nie mylę, na Węgrzech, jeśli mówimy o kraju Unii Europejskiej, no poza tym w Serbii, która do Unii Europejskiej aspiruje, no ale umówmy się, no ani Serbia, ani Węgry, no to nie są topowe gospodarki kontynentu, prawda? A trochę tak pół żartem, pół serio. Doktor Niewiński to by kupił sobie telefon chiński czy może południowo-koreański? A wiesz co, tak się akurat składa Arturze, że mam jeden i drugi. <laughs> czy nic nie podpowiesz naszym słuchaczom? Dobrze, nie to nie. <laughs> no jeśli mówimy o chińskim, to tutaj od razu odpowiem na ewentualne kolejne pytanie. Nie mam Huawei, a mam Xiaomi. <laughs> Okej, okay. dobrze. Stanisławie, kolejny taki wątek świeży, żebym. Zeszczelony został chiński balon. To też taki trochę skrót myślowy, ale, ale jednak obiekt latający zeszczelili Amerykanie ostatecznie. W sposób trochę, który delikatnie mnie dziwi, bo wydaje mi się, że można by to rozwiązać inaczej, bo nawet nie wiem, czy ostatecznie te resztki znaleziono w wodzie, czy nie. No, chyba coś znaleziono. Ale już nawet abstrahując całkowicie od tego. Pojawił się oczywiście chiński komunikat. No a jakże? Chiny bardzo niezadowolone, obieg był całkowicie cywilny, Amerykanie sobie pozwalają, no to oczywiście Chiny sobie również takie prawo zapewniają. Ale, i co czytam dzisiaj? No, nie powiem, i byłem zaskoczony, i nie byłem, ale jeden z amerykańskich generałów, niestety nazwisko mi teraz uciekło, powiedział, że tak naprawdę takich balonów jeszcze za kadencji Trumpa było zdecydowanie więcej i temat wręcz bagatelizowano. I jak to ma się teraz do tego, jak Trump podchodził do relacji amerykańsko-chińskich, kiedy takie tematy najnormalniej w świecie, no dobra, szukam innego dobrego słowa, niech będzie znowu, powtórzę się, bagatelizowano. No, czy to jest kwestia znowu podejścia Trumpa do służb? Nie wiem, zastanawiam się, bo tak jak powiedziałem, miało być tego więcej. I, i tutaj też pytanie ważne, które się pojawia, bo Zastanawiając się nad całą tą, nazwijmy to akcją z balonem, to tak, wysyłany był sygnał online. No teoretycznie jest to do zrobienia z wykorzystaniem innych, oczywiście, urządzeń i połączenia. Z jednej strony, no można się zastanowić, oczywiście, sygnał zawsze może być szyfrowany, nie ma problemu. Z drugiej, jeżeli urządzenie miało zbierać znowu te informacje, no to narażamy się na to, że jeżeli ktoś przechwyci nam ten obiekt, no to też będzie wiedział, co było naszym zainteresowaniem. I tutaj ciekawostka, Niektórzy podnoszą, że tak naprawdę to miał być pewien taki pokaz, nie chcę powiedzieć, że siły, ale nazwijmy to możliwości i że tak naprawdę to takich Chińczycy wypuścili na zasadzie zróbmy małego psikusa, będziemy mieli powód do podniesienia głosu na arenie międzynarodowej. Podkreślam, to jest głos to jest głos niektórych. Z drugiej strony oczywiście w pewien sposób też możemy testować, czy pewne systemy wykrywają akurat takie, a nie inne obiekty. Jak ty widzisz w ogóle całą tą sytuację z tym balonem, może znasz jakieś takie podobne historie, bądź historie, które można by do tego w jakiś sposób mniej lub lepiej dobrze, ale jednak porównać. Wiesz, Arturze, to jest w ogóle sytuacja, która wywołuje wiele pytań, no bo pierwsze i najistotniejsze pytanie to jest takie, a czym właściwie ten, ten balon był, tak? No bo tutaj tak, Amerykanie mówią, że to jest balon, którego celem było szpiegowanie. Chińczycy odpowiadają, że to nie był balon szpiegowski, tylko to był balon meteorologiczny. No, wiadomo, każda ze stron mówi tutaj swoje. No, wielu analityków zwróciło uwagę w tym kontekście na taką sytuację, że, no, dlaczego właściwie Chińczycy wysyłali balony szpiegowskie nad Stany Zjednoczone, skoro dysponują technologiami satelitarnymi i mogą no, można powiedzieć w znacznie bardziej bezpieczny sposób, prawda? Próbować Amerykanów podglądać i, i pewnie, to, pewnie to robią. Z drugiej strony, na to jednak patrząc, no jednak Amerykanie ten balon zestrzelili. W ciągu najbliższych kilku tygodni z wizytą w Chinach miał się pojawić amerykański sekretarz stanu Antony Blinken. Tą wizytę zdecydował się przesunąć. No, gdyby ten balon, no nie miał jakiegoś takiego powiedzmy mniej publicznego przez, przeznaczenia, no to chyba Antony Blinken by tej, umo, by, by tej wizyty nie przekładał. No chyba, że chodzi tutaj jeszcze o coś innego, są jeszcze jakieś inne powiedzmy poważniejsze problemy w relacjach amerykańsko-chińskich i powiedzmy, że one mogą być powodem przesunięcia tej wizyty, a ten balon to jest jedynie taki pretekst. No może i tak też rzeczywiście być, ponieważ wiele się tutaj powiedzmy napiętych sytuacji dzieje w relacjach amerykańsko-chińskich. No, o przeznaczeniu tego balonu no, nie umiem tutaj udzielić odpowiedzi, bo wiem tyle co ty, a właściwie mniej od ciebie, bo ja jakimś specjalistą od spraw, spraw wojskowych nie jestem. Mógł to jak najbardziej być, myślę, balon o charakterze szpiegowskim. Tym bardziej, że no, powiedzmy sobie szczerze, mamy taki balon, pod niego można różnego typu oprzyrządzenie podczepić można do niego podpiąć pewne elementy rzeczywiście do badania pogody, ale jak najbardziej jakieś tutaj, prawda, urządzenia o charakterze nasłuchowym też mógł mieć, mógł, mógł mieć on więc nawet jakieś podwójne przeznaczenie, tak. A już odpowiadając konkretnie na twoje pytanie, mianowicie na to, że no tutaj za Trumpa tych, tego typu incydentów było, było więcej, nie reagowano. Wiesz, ja myślę, że na no to trzeba spojrzeć w kontekście też pewnego tutaj Zaogniania się sytuacji pomiędzy Chinami i Stanami Zjednoczonymi, Donald Trump w połowie 2018 roku zaczął wojnę handlową, i tak naprawdę od tej połowy roku 2018 w jakimś sensie te relacje eskalują, tak? Te spory nawarstwiają się, pojawiają się na kolejnych, na kolejnych płaszczyznach. Być może było tak, że Donald Trump wiedział o tych balonach, ale doszedł do wniosku, że no to jest jeszcze za szybko, żeby reagować w ten sposób. Poczekamy, zobaczymy, będziemy monitorować sytuację. A administracja Bidena doszła do wniosku, że jesteśmy już w tym punkcie, że no nie będziemy tego tolerować, zestrzelimy ten balon. No właśnie, bo poruszyłeś sobie wątek, który mi umknął, czyli właśnie wizyta Blinkena. Czy może Chińczykom tak naprawdę zależało też na tym, żeby akurat ta wizyta w danym momencie nie miała miejsce? Być może należy też brać pod uwagę to, że Chińczycy mieli wiedzę, co za chwilę w ramach wojny w Ukrainie prowadzonej przez Rosję będzie się działo i z jakiegoś względu tej wizyty akurat w tym terminie nie chcieli, i może w ten sposób próbowali ją przesunąć, rzucając, że tak się wyrażę, winę na dyplomację i na obecne relacje. To jest możliwy scenariusz. Nie umiem Ci na to pytanie odpowiedzieć. Może rzeczywiście tak być, że. Z jakichś przyczyn ta wizyta stronie chińskiej nie pasuje, no ale z drugiej strony powiem w ten sposób. W ty, w, na dzień dzisiejszy Chiny skupiają się przede wszystkim na swoich sprawach wewnętrznych. Mieliśmy tą falę, prawda, pandemii COVID-19 po zliberalizowaniu, prawda, obostrzeń. No jest tutaj kwestia gospodarki. Chińczycy otwierają gospodarkę, chcą wrócić, prawda, na drogę szybkiego wzrostu gospodarczego. z no tego warto pamiętać o tym, że w ciągu miesiąca będziemy, znaczy na początku marca będziemy mieli zjazd chińskiego parlamentu, ogólnochińskiego zgromadzenia przedstawicieli ludowych, który no, ma potwierdzić zmiany na szczytach władzy, władzy w Chińskiej Republice Ludowej, przede wszystkim namaścić nowego premiera Li Qianga. Czy to jest moment dobry, żeby zaogniać stosunki ze Stanami Zjednoczonymi? No ja mam pewne wątpliwości, ale być może się mylę. Czyli mamy kolejny powód do kolejnej naszej rozmowy. A... O jak najbardziej. W ramach tej poprzedniej też o tym wspominaliśmy właśnie, że w marcu jakby nie patrzeć ważne z jednej strony wydarzenie, a z drugiej będzie to tylko formalność, ale na pewno będzie o czym porozmawiać. Stasiu, jakieś krótkie takie pigułkowe podsumowanie tego wszystkiego i może też jakiś pozytywny wątek na koniec, żebyśmy skończyli tak z lekkim uśmiechem i nadzieją? Tak tonem podsumowania. No z pewnością te, te ostatnich kilka miesięcy było w Chinach bardzo aktywnych. No mieliśmy do czynienia z wydarzeniami, których no nikt się nie spodziewał, bo jednak te protesty społeczne na początku listopada... Nawet uwzględniając fakt, że biorąc pod uwagę ogrom chińskiej populacji, partycypowało w nich bardzo niewielki odsetek społeczeństwa HRL, no to jednak te hasła o charakterze politycznym, krytyczne w stosunku do przewodniczącego Xi Jinpinga, no były chyba czymś, co jednak i władze, i tutaj, prawda, badaczy zajmujących się Chinami, no do jakiegoś stopnia z pewnością zdziwiły. Mieliśmy to pokowidowe, tą liberalizację ustawodawstwa covidowego. Czego no, w tak szybkim tempie też większość badaczy jednak się nie spodziewała. No teraz prawda jesteśmy świadkami ponownego otwarcia gospodarki HRL, no i trzeba tutaj się tej sytuacji przyglądać. Jest wiele pytań związanych z tym, jak będzie wyglądała kondycja gospodarcza Chin w tym roku. No z jednej strony mamy to otwarcie po covidowe, co jest oczywiście impulsem do rozwoju gospodarczego. No ale jest pytanie, jak Chiny będą sobie radziły z powiedzmy strukturalnymi. Bolączkami swojej gospodarki, no więc przede wszystkim tutaj z kryzysem na rynku nieruchomości, o którym sobie już kilka razy tutaj u Ciebie rozmawialiśmy, ale z pewnością jeszcze do tego tematu wrócimy. No i prawda, bardzo poważna kwestia to są sprawy demograficzne. No w tym roku oficjalnie Chiny prawdopodobnie przestaną być najludniejszym państwem świata, stracą tą palmę pierwszeństwa na rzecz, na rzecz Indii. No, i to, jak będzie wpływało starzenie społeczeństwa na gospodarkę chińską, to jest wielkie pytanie. Choć oczywiście no, ten rok nie da nam jeszcze na to, na to odpowiedzi. Ale trzeba na pewno powiedzieć, że czy chcemy tego, czy nie, no bo jednak i naszym polskim, i naszym europejskim sojusznikiem najważniejszym są Stany Zjednoczone. Oczywiście. Czy się to niektórym podoba, czy nie. Szczególnie dla nas, Polaków, prawda? Dokładnie, ale jednak. Jakby nie patrzeć Chiny Europie, Unii Europejskiej są potrzebne, i my Chinom też. No tak, no. ja to często powtarzam swoim studentom, że no, my możemy HRL nie lubić z wielu przyczyn, no, ale od ich kondycji gospodarczej, czy nam się to podoba, czy nie, jest też uzależniona nasza prosperity, bo w sytuacji, w której tam doszłoby do poważnego tąpnięcia gospodarczego, no to za chwilę zadyszkę gospodarczą mają Niemcy, a jak mają Niemcy, to zaraz mamy my. Drogi Stanisławie, bardzo serdecznie dziękuję i za tę ostatnią wypowiedź i w ogóle za całą rozmowę i za kolejną Twoją wizytę. Jesteśmy oczywiście już umówieni na kolejną, po tym co się będzie działo w Chinach w marcu. Moim i Państwa gościem dzisiaj był dr Stanisław Niewiński, koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Opolu. Bardzo serdecznie Stanisławie dziękuję. Dziękuję Arturze, dziękuję Państwu. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Wszystkie odcinki podcastu na celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera na celowniku pod adresem nacelowniku.artur.tel. Jeśli doceniasz podcast i newsletter na celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik na celowniku.